Cześć, jestem Klaudia Takanomno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wskaż pary indywiduum chemicznych, które według teorii Bronsteda-Lorajego stanowią złożoną parę kwas-zasada. Tutaj oczywiście literówka. Informacja, która tutaj jest niezbędna, to ta, że sprzężone indywidua różnią się zawsze tylko jednym atomem wodoru. Tu mamy różnicę O2, czyli odpadają. Tu mamy H2, OH, różnicę O1 zaznaczamy, H4, H3, różnicę O1, a tutaj mamy różnicę O2. Indywidua z podpunktu A oraz D powstają w dwóch różnych etapach przemian, więc nie mogą być ze sobą sprzężone. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.